Cześć! Dzisiaj zrobię ciasto arbuzowe. Tak, można zrobić ciasto wykorzystując arbuza i naprawdę to ciasto będzie pyszne. Spróbujcie, a sami się przekonacie. Zacznę od biszkoptu. Będzie to biszkopt z dwóch jaj. Najpierw oddzielę białka od żółtek. Białka do miski, w której będę je ubijać, wlewam. A żółtka osobno do szklanki. I ubijam białka. Gdy białka mam już ubite na sztywno, stopniowo dodaję cukier. Trochę cukru i dalej ubijam tak, aby się on rozpuścił. I ostatnia porcja cukru. Oczywiście możecie ubijać mikserem, nie musicie używać ręcznej czapaczki. I po dodaniu cukru piana powinna być taka lśniąca i gęsta. Teraz będę dodawać po jednym żółtku. Jedno żółtko i dalej ubijam. I drugie żółtko. Teraz do mąki pszennej dodam łyżeczkę mąki ziemniaczanej oraz pół łyżeczki proszku do pieczenia i wszystko mieszam. I do ubitych jajek wsypuję te mąki, przesiewając. I już na koniec delikatnie mieszam łopatką. Nie używamy teraz miksera. Dobrze, i takie ciasto przelewamy na tortownicę, której dno wyłożyłam papierem do pieczenia. To jest ważne, aby tylko dno wyłożyć. Boków nie wykładamy i nie smarujemy niczym. Ładnie wyrównuję, aby biszkopt równo urósł. Wkładam biszkopt do piekarnika nagrzanego na 180 stopni. Będę piekła około 20 minut. Z upieczonego i wystudzonego biszkoptu zdejmuję skórkę. I gotowe, skórkę zdejmujemy, przekładamy na talerz i oczywiście można ją zjeść. Do przygotowania musu arbuzowego potrzebuję pół arbuza i dwie galaretki truskawkowe. Za pomocą takiej specjalnej łyżki zrobię kilka kulek z arbuza, które posłużą na koniec jako dekoracja. Jeśli nie macie takiej łyżki, możecie po prostu pociąć arbuza w kostkę. OK. I teraz muszę wydobyć resztę miąższu. I musimy wyjąć pestki.
kawałki arbuza wrzucam do blendera i będę je miksować na mus. I proszę bardzo, taki sok powinien powstać. I od razu przelewam go do garnka. Po zblendowaniu powinniśmy mieć około 800 ml płynu. Jeśli macie mniej, dolejcie trochę wody, tak aby te 800 ml było. A jeśli wyszło więcej, po prostu odlejcie. Gdy mus się zagotuje, wyłączamy ogień i wsypujemy dwie galaretki truskawkowe. I musimy dokładnie mieszać, aby te galaretki się rozpuściły. Następnie odstawimy ten mus w chłodne miejsce i gdy zacznie tężeć, trochę ostygnie, wylejemy go na biszkopt. Taki tężejący mus wylewam na biszkopt. Troszkę było słabe światło, więc teraz jeszcze raz Wam pokażę. Tak oto wygląda ten mus na cieście, na biszkopcie. I chowamy do lodówki. Teraz zrobię taki krem jogurtowo-śmietankowy. Potrzebuję 200 ml śmietanki 30%, 300 g jogurtu typu greckiego, 3 płaskie łyżeczki żelatyny i 6 łyżeczek cukru pudru. W niewielkiej ilości zimnej wody, tak około 50 ml, rozpuszczam 3 płaskie łyżeczki żelatyny. Mieszam i odstawiam to, aby ta żelatyna napęczniała. Potrwa to około 5-10 minut. Żelatyna napęczniała. Co to znaczy? To znaczy, że pochłonęła całą wodę i nie wypływa ze szklanki. Teraz należy ją ponownie rozpuścić i w tym celu umieszczam szklankę w większym garnku z gorącą wodą. Ale ta woda nie może być wyżąca, ponieważ wtedy szklanka mogłaby pęknąć. I nakrywam talerzykiem, aby szybciej się rozpuściła. Po chwili mieszam i mam ponownie płynną żelatynę, całkowicie rozpuszczoną. Do miksera wlewam 200 ml śmietanki 30% i ubijam na sztywno. Pod koniec ubijania dodaję od 4 do 6 łyżeczek cukru pudru, w zależności od tego, jak chcecie, aby ta masa była słodka. I dalej ubijam. Teraz dodam jogurt typu greckiego. Ja mam taki kubeczek 380 gram, więc dam niecały, ponieważ potrzebuję 300. I miksujemy. Kilka łyżek kremu dodam do
tej rozpuszczonej żelatyny. Dokładnie wymieszam. Dodam jeszcze łyżkę. Musi nam powstać taki gładki płyn, nie może być żadnych grudek. I teraz włączę obroty miksera na maksymalnie szybkie i wleję tę żelatynę. Zmiksowaną masę przelewam na mus arbuzowy. Ok, i mamy ciasto gotowe. Teraz chowamy je do lodówki, aby ta masa stężała. Później zajmiemy się jeszcze tylko dekoracją. Ciasto jest już gotowe. Wyjęłam je z tortownicy, przełożyłam na talerz i teraz udekoruję tymi kulkami z arbuza, które zrobiłam na samym początku. Po prostu tak dookoła je poukładam. Ta-dam! I gotowe! Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawiajcie kciuki w górę i subskrybujcie mój kanał. Zapraszam także do obejrzenia innych filmów z przepisami. Do zobaczenia już niedługo!